No i ku następnym przygodom lecimy. Zobaczymy, co tym razem. Wow, tam coś wielkiego było. Ale miejmy nadzieję, że to mnie jakoś nie zeżre. Okej. Czy ty, komarku, będziesz mi jakoś potrzebny do przejścia? Proszę, nie puść się. Spokojnie, spokojnie. Sobie do ciebie tylko podejdę. Bo gdyby udało mi się na ciebie wskoczyć, to zdecydowanie. Dobra. O właśnie. Taki był plan. Także dzięki za transport do góry. Tylko szkoda, że nóżka ci się urwała. No ale już na to poradzić. Okej, co my tu mamy? Okej, tu będę musiał coś wrzucić na to. A ta skrzynka pewnie przyda mi się do wejścia tam wyżej, więc na pewno będziesz mi potrzebna skrzynko tutaj. A na górze? Może jakiś sposób, by wydostać tą skrzynkę, odnajdę? Okej. Ale coś chyba tu będę musiał przetransportować, więc zróbmy tak. I co się stanie? Okej. Po prostu kółko. No dobra. To już mniej więcej jest jakaś koncepcja. Chodź, kółko. Przetransportuję cię, ja proszę, tutaj. A następnie przetransportuję cię, o właśnie, tutaj. I ty możesz mi się przydać do uruchomienia tej zapadni. Jakkolwiek to brzmi. Tylko kółko wypadałoby troszkę rozbujać. Tylko pytanie... A, dobra. Dajmy ten większy rozbieg. God damn it. Ja już powinienem tam wskoczyć. Nie, kurde. Inaczej to sobie wyobrażałem. No właśnie tak. Okej. I teraz przy powrocie przepchnę oczywiście tą skrzynię. No właśnie tak. Skrzynia posłuży mi do tego, żeby się dostać tutaj na górę. Voila. No i zobaczymy, dokąd ta wielka zębatka mnie zawiezie. Okej, skrzynia. Czemu by nie? Skorzystam z miłą chęcią. No w sumie to mogłem tutaj też zaskoczyć. Okej. Chyba będzie nam potrzebna ta skrzynia. Dlatego zepchnę ją sobie tutaj
na dół i zobaczmy, czy przy okazji mógłbym też tą drugą. No, to wyglądało po prostu epicko. Dobra, ty sobie już tam spokojnie jedź, a właściwie krąż. A ja wezmę sobie też tą drugą skrzynię. No, troszkę to... Cholera. Chyba trzeba cały czas pchać tą skrzynię, bo inaczej nie pójdzie. O właśnie. Skrzynia popchnięta. Skrzynia przywieziona. I tym sposobem mam dwie. Dwie troszkę ciężej przesuwać, dlatego zepchnę sobie ciebie. Ciebie postawię na tym podnośniku. Dokładnie. A z tobą podjadę tu bliżej. Dokładnie. I tak to powinno wyglądać. Okej. No raczej tam nie doskoczę, więc chciałbym troszkę rozbujać ten łańcuch. Zobaczymy, czy taki rozbujany uda mi się jakoś złapać. Ale złe wyczucie czasu. Zdecydowanie złe wyczucie czasu. Jeszcze troszkę i jeszcze raz. Dobra. Ach, fuck. Nacisnąłem jeszcze raz klawisz. Kurde, bez sensu. Już się złapałem tej liny. I było tak pięknie. Już się witałem z gąską. Cholera. O, za krótkie rączki. Ale prawie się udało. Chociaż prawie nie znaczy, że się udało. Dobra. Trzeba to porządnie rozbujać. O właśnie, tylko teraz do góry. Okej, okay. Ja by tylko doskoczyć w tamtą stronę, co nie powinno raczej być problemem. Dokładnie. Aha, i cały świat zaczyna się obracać. Na drugą ciekawe, gdzie ja w ogóle jestem. Ta ściana po prawej chyba raczej będzie opadać, więc
Jeżeli zacznie się zsuwać w moim kierunku, to szybko będę musiał po prostu po niej przeskoczyć. Okej, jedziemy dalej. I tu bodajże w lewo. Dokładnie. Okej. Czym ty jesteś? Okej. To już mniej więcej domyślam się, co trzeba zrobić. Ustawię sobie to gdzieś tutaj. Niech to zjedzie mniej więcej na środek. No dawaj. O, było tak blisko. Cholera. Trzeba chyba to troszkę obniżyć. No dobra. Troszkę ta skrzynka się przesunęła w moim kierunku. Okej, udało się. Easy beasy. Okej, podsunę sobie to tutaj. Bo tak jak myślałem, zaczął się świat obracać. Dlatego, jeżeli to się przewali na tą drugą stronę, to ja będę mógł spokojnie sobie po tym przejść. Przynajmniej tak to wygląda w teorii. A co pokaże praktyka? Zaraz się okaże. Okej. O! Czemu? Czemu z tego spadłeś, Gamoniu? Już stałeś na równym. Trochę wyżej, bo zaraz mi nóżki utnie. Przejdzie? Nie, nie przeszedłby. Okej. Już prawie. No, dobra. Jakoś trzymam pion. Złap się! Brawo! Było blisko. Dobra, tutaj nie będzie zbyt dużo skakania. Okej, kula. No i co? Ta kula raczej zacznie mnie po prostu zaraz gonić, więc czym prędzej chciałbym ciebie przepchnąć, ale dokąd? Chyba tam. Czy nie do końca, ale... O właśnie. Ten oto sposób. O, motylek. Chodź, chodź, motylku. O, hello. Goddammit, znowu pranie mózgu. Czyli po prostu, jak zwykle, wracamy do światła. Okej. Dobra, udało się. Teraz ta lampa mnie zawróci. Zmieni mój punkt widzenia o 180 stopni. No dlaczego by nie? Noszę wrażenie, że tego wcześniej tutaj nie było.
Okej. Kurde, długa droga. Gdybym na tym zawisł i teraz spróbował wejść, to czy się uda? Brawo, uda się. Teraz musimy jakoś się dostać tam do tych stworzonek, aby właśnie zjadły to ustrojstwo z mojej głowy. Okej. Jedziemy dalej. Tył zwrot. Z tym, że... Okej, zobaczmy, dokąd mogę dotrzeć. Okej. No to może być mały problem, więc... Trzeba będzie chyba... odwrócić to. Dokładnie. I złapać się tego. W ten sposób mogę... przejść dalej. Ciekawe, jak tam miałbym zdobyć ten kryształek, czy co to właściwie było. Okej, co ty robisz? Podnosisz to do góry i właściwie lepiej, żeby na tobie nie stawać. Tam jest jakaś dźwignia i to jest coś elektrycznego, więc jeżeli będę musiał skoczyć do dźwigni, to lepiej, żeby ten wózek stał tutaj zaraz pode mną. Inaczej. Trzeba to po prostu... do końca. Tak. Okej. Niech to do mnie wróci. Okej. Brawo. Znowu się udało. I hop. No, tak jak myślałem, to może być elektryczne, więc jedziemy. Tylko zaczyna się robić strasznie ciemno. Aha. Dobra, nóżek mi nie obcięło. To jest jakiś plus. Nie! Kurde. Właśnie. Jak już się znak elektryczności pojawił, to można było się spodziewać, żeby raczej tego nie dotykać. Dlatego zrobimy taki myk. Nie. Ja bym chciał cię rozpędzić. No. No, udało się. Znowu świat zawirował i tylko widać moje białe oczka. Też tak w ciemności to chyba raczej wolałbym nie chodzić za daleko. Okej, to się rozpędzić. Tutaj znowu trzeba będzie wykonać mały skok. Okej. Zdobyłem skrzynkę. Czy coś tam na górze jestem w stanie
odnaleźć. O. Znalazłem. Cokolwiek to jest. Okej, i schodzimy sobie grzecznie w dół.